Szczęść Boże, Krzysztof Lasz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj będziemy mówili o sprawach handlowych. W studio witam Alfreda Bujary, szefa Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń Solidarności. Szczęść Boże, witam serdecznie. Boże. I pana Dariusza Paczuskiego, zastępcę przewodniczącego sekcji krajowej pracowników handlu, Solidarność również. Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę panów, najpierw tak zacznijmy może od spraw ogólnych, potem przejdziemy do szczegółów. Na jakim etapie w tej chwili są prace nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę? Podkreślam ograniczeniu, a nie zakazie, bo czasami się mówi o zakazie, ale to jest ograniczenie istotne, ale jednak tylko ograniczenie. Na jakim etapie w tej chwili? Pierwsze czytanie było już w Sejmie teraz? Tak, po pierwszym czytaniu projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w tym tygodniu właściwie. Projekt trafił do podkomisji, tam będzie procedowany w podkomisji stałej rynku pracy. No i właśnie na tym etapie będą poprawki wprowadzane do projektu. I potem drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu. Trafi projekt do komisji z powrotem i drugie czytanie. A czy macie panowie jakieś informacje od posłów, jaki harmonogram mają prac, kiedy chcieliby do drugiego czytania skierować tę ustawę? No myślę, że cały proces legislacyjny troszeczkę jeszcze potrwa, więc to będzie najprawdopodobniej wiosna przyszłego roku. No ja chciałbym, żeby projekt wszedł w życie właśnie na wiosnę. Czyli termin załóżmy 1 kwietnia, początek drugiego kwartału czy byłby realny. Maja, też bardzo dobry termin, także miejmy nadzieję, że ustawa wejdzie, a w tej chwili jest bardzo oczekiwana. Bardzo oczekiwane strony pracowników, ale jednocześnie jak przeglądałem i pewnie nasi widzowie też różne informacje, czy to w prasie, czy na portalach internetowych, czy w telewizji, to im dłużej ta ustawa leży w Sejmie, takie mam wrażenie, to tym więcej jest podnoszonych głosów krytycznych i argumentów przeciwko tej ustawie. Chciałem, żebyśmy się pokrótce nad tymi przepisami zatrzymali. A generalnie najpierw, dlaczego, z czego wynikają te ataki panów zdaniem? Krytyka tej ustawy? No, proszę państwa, należy się też wyjaśnienie telewidzom, że którzy wspierali nas właśnie telewizji Trwam w podpisach, w akcji zbierania podpisów, wyjaśnień kilka. Z czego właśnie takie postępowanie mediów i pracodawców, którzy są przeciwni tej ustawie, więc pracodawców tych zagranicznych. No jest duży lobbying ze strony właśnie tych sieci przeciwko tej ustawie. Słyszeliśmy, nie wiemy czy to prawda, że tam jakaś zrzutka nastąpiła środków, żeby... Panie przewodniczący, znając jakby strukturę lobbyingu i metody postępowania, to pewnie zrzutka jakaś była i to spora, bo to sobie mówimy, musimy szczerze powiedzieć, że wiele projektów ustaw, nie tylko ta, ale wielu projektom ustaw, inicjatywom towarzyszą różne prace lobbyingowe, więc tutaj no jakby pewnie nie znamy kwoty i pewnie nie poznamy, jaka została wydana na lobbying, ale na pewno wydana. Tak, no ale po atakach widać, że to się odbywa. No proszę państwa, jest wiele przekłamań. Na pierwszych stronach internetowych, w gazetach są informacje, co to się stanie, jak ustawa wejdzie w życie. Straszy się w tej chwili społeczeństwo tą ustawą. Nie zrobisz zakupów w poniedziałek rano, bo w niedzielę będą zamknięte magazyny, logistyka będzie nieczynna, co jest nieprawdą, bo będzie czynna. I na przykład dzwonię do tych portali, mówię, że to jest nieprawdą. Proszę pana, proszę to zdjąć. I otrzymuję odpowiedź, że ten artykuł ma tyle kliknięć, że szef nie pozwala go zdjąć. Za wszelką cenę liczy się rozgłos medialny, a nie patrzy się na panowie, ale etyczne właśnie, spojrzenie. Kogo ta ustawa tak naprawdę będzie dotyczyła? Bo najczęściej jest powtarzany argument, że ustawa uderza w pracowników handlu, bo będą karani za to, że na przykład komuś coś sprzedadzą w niedzielę. Kogo ta ustawa tak naprawdę dotyczy? No to jest nieprawdą. Przede wszystkim
proszę Państwa, skąd te niedomówienia są, co to jest placówka handlowa, nadinterpretacje i tak dalej. Po pierwsze, my w ustawie zapisaliśmy oczywiście karę w odniesieniu do kodeksu karnego, ale to w pierwszej kolejności jest kara pieniężna, w drugiej ograniczenia, pozbawienia, to jest ostateczność, której sąd będzie rozstrzygać. I to nie będzie winą obarczany pracownik, bo przecież on sobie nie organizuje pracy. Organizuje tą pracę pracodawca i jak mu wbrew tej ustawy każe przyjść do pracy, to jest winę poniesie pracodawca, a nie pracownik czy konsument, bo ostatnio nawet się pojawiły takie głosy, że do transakcji w przypadku sprzedaży dochodzącej, to jest jakby obopólna wymiana środków dóbr na środki pieniężne i w tym momencie klient, który bierze udział w tej transakcji, ponosi również odpowiedzialność, co jest nieprawdą. Ale bardzo ciekawy fakt tutaj się pojawił, że prokuratura potwierdza, że kary, które są przewidziane w projekcie ustawy, są absolutnie dopuszczalne prawem, są akceptowalne przez ten urząd. Wobec tego rozwiewają dotychczasowe wątpliwości. Mówiono, że absolutnie jest to dużą bzdurą, dużym nadużyciem, żeby tak daleko posuwać się w karaniu ewentualnych pracodawców, którzy będą łamali przepisy tej ustawy. Prokuratura jasno się w tej kwestii wypowiedziała, jest to absolutnie dopuszczalne i akceptowalne. To jest bardzo ważny fakt, który trzeba podkreślić. Macie panowie kontakt, pan przewodniczący Baczulski też, z pracownikami, a może rację mają pracodawcy, bo taki argument pojawił się w tym tygodniu, że nie wprowadzajmy generalnie zakazu czy ograniczenia handlu w niedzielę, ale wprowadźmy zasadę, kto chce, to pracuje. Czyli pracownik, który chce pracować, niech pracuje. Ten, który nie chce, nie będzie pracował po prostu i wszyscy będą zadowoleni. Szanowni Państwo, panie redaktorze, od 19 lat mam przyjemność z pracownikami handlu wielkich sieci hipermarketów mieć do czynienia. Rozmawiam z nimi niemalże codziennie i stopień, proces zastraszania jest tak duży wśród tych ludzi. Pracodawcy robią wszystko, żeby przymuszać do przeróżnych rzeczy. Pracownik naprawdę ma duży problem, żeby odmówić pracodawcy z czymkolwiek. Nawet jeżeli kwestie, o których mówimy, wykraczają poza prawo, łamią prawo pracy, pracownicy są przymuszani, boją się odmówić, boją się jeszcze cały czas o utratę pracy. Absolutnie to jeszcze nie jest moment naszej demokracji, poszanowania prawa, żeby mówić w tych kategoriach. Pracownicy, jeżeli tak byłoby skonstruowane prawo, byliby przymuszeni. Ta ich wola byłaby egzekwowana przysłowiową siłą i oni by się stawiali w tej pracy. Byłaby to martwa ustawa, martwe zapisy i nie możemy, absolutnie nie możemy do tego dopuścić. Jeżeli coś chcemy zrobić dla tych ludzi, dla rodzin, to musimy zrobić w taki sposób, żeby prawo było egzekwowane i żeby faktycznie działało, żeby odczuwali i ci ludzie, no i społeczeństwo, żeby odczuwało dobre skutki tej ustawy. Następna sprawa, o którą chciałem zapytać, bo ten argument też się często pojawia. Pan przewodniczący Bujara mówił o tej logistyce, o magazynach. Pada argument, że ustawa, która ma dotyczyć handlu, uderzy właśnie w centra logistyczne, ale uderzy nawet w porty, bo nie będzie można w niedzielę robić przeładunków w portach, ponieważ to też będzie sprzedaż. Ktoś kupił jakiś towar, ładujemy mu na statek, prawda? Teraz nie ma problemu, czy to sobota, czy niedziela, czy poniedziałek. Natomiast jak wyjdzie ta ustawa, to w niedzielę będzie trzeba zamykać polskie porty. Oczywiście wtedy handel będzie odbywał się przez porty niemieckie, czy szwedzkie, czy norweskie. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, cała logistyka, magazyny, porty przeładunkowe również są wyłączone z tej ustawy. My dopuszczamy tam pracę za zgodą pracownika. Co to znaczy? To jest za dodatkowym wynagrodzeniem 100%, ale zdajemy sobie sprawę, że w portach morskich i lotniczych jest specyficzna sytuacja, bo tam statek wpływający musi być rozładowany co do minuty, godziny i tak samo jest na lotniskach. I mamy zamiar, powiadomiliśmy posłów, że mamy zamiar wpisać w wyjątkach, właśnie dopisać porty i te lotnicze i te
porty morskie. A więc tutaj nie obawiajmy się, że ten ruch zostanie w jakikolwiek zachwiany. Ale jest wiele takich również ataków, jak wcześniej wspomnieliśmy, że no, gospodarka się załamie, że PKB spadnie. W ubiegłym tym tygodniu się pokazały... Też jest, mówi się argument taki, że podnoszony jest argument taki, że przede wszystkim bezrobocie dotknie pracowników handlu. No to tutaj kolega, który pracuje na co dzień, może się wypowiedzieć. Panowie, pozwolicie w tym temacie, ja zabiorę głos. Szanowni Państwo, około 75 tysięcy, to są oficjalne dane na chwilę obecną, 75 tysięcy potrzeba ludzi do pracy w handlu. 75 tysięcy. Jeżeli ja czytam raport przygotowany przez jakąś tam izbę lobbującą przeciwko tej ustawie, która mówi, może spowodować, ta ustawa może spowodować utratę 35 tysięcy miejsc pracy, a za momencik oficjalne dane mówią, że brakuje 75 tysięcy osób do pracy w handlu. Polscy pracodawcy nie tak dawno temu na konferencji prasowej powiedzieli, że są skłonni zatrudnić nawet 100 tysięcy na chwilę obecną, na już. Wobec czego, proszę zobaczyć, absolutnie nietrafione dane. Mało tego, autorzy tego raportu jeszcze niedawno w rozmowach medialnych z nami, czy z panem Alfredą, czy ze mną osobiście, te same osoby mówiły i przyznawały jasno rację, że żadnych zwolnień nie będzie. Co się takiego wydarzyło nagle, że podpisują się pod raportem, który stwierdza, że jakieś tam zwolnienia będą. Proszę Państwa, mamy do czynienia z ekonomią sponsorowaną. Po prostu zamówienie trzeba wykonać, zostało opłacone, musi być treść taka, a nie inna. Nijak się ma do rzeczywistości. Oficjalne dane są zupełnie inne. A do spadku sprzedaży chciałbym się odnieść. No, wracając jeszcze do tych spraw pracowniczych. Proszę Państwa, w tej chwili w Warszawie brakuje nawet Ukraińców do pracy w handlu. No, po prostu brak ich. Ale wracając do spraw ekonomicznych, właśnie w tym tygodniu się znowu następne raporty pokazały, PricewaterhouseCoopers. No, proszę Państwa, to są raporty zamówione na zlecenie pracodawców. I one są dla nas niewiarygodne. Te wyliczenia są nie wiadomo z czego, że PKB spadnie, że obroty spadną. I teraz jest pytanie do słuchaczy, do Polaków. Czy w związku z tym, że w niedzielę handel będzie ograniczony, bo on będzie tylko ograniczony, sam sprzedawca będzie mógł stanąć za ladą, właściciel, jest wiele wyjątków, tak. Przepraszam, właściciel, sam właściciel będzie mógł stanąć za ladą, jest wiele wyjątków. Czy z tego powodu my kupimy mniej? Czy my będziemy głodni chodzili? Czy mniej tych produktów? Czy ktoś nie kupi marynarki, płaszcza czy czapki na zimę? Nie, kupimy to w innym dniu tygodnia i tak naprawdę te pieniądze i tak trafią do gospodarki. I nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego, to są takie straszaki. Panie przewodniczący, a jedna ważna sprawa. Chciałem, żeby pan się do tego odniósł, bo ja znalazłem na forach internetowych różne takie obawy, na przykład chociażby studentów studiujących zaocznie, mających zajęcia w soboty, niedzielę, że ustawa wejdzie w życie i wtedy w ogóle z uczelni znikną automaty do kawy, napojów czy przekąsek i student będzie musiał, nie wiem, iść na stację benzynową, szukać tych produktów, a teraz spokojnie idzie sobie do automatu i kupuje. No to jest kolejny wymysł, bo ustawa się nie odnosi do automatów. My nie regulujemy automatów, tam nie dochodzi do bezpośredniej sprzedaży między kupującym a sprzedającym, a więc to są takie absurdy wymyślane przez przeciwników tej ustawy i straszą przez to społeczeństwo. Straszą, że w niedzielę nie naprawisz samochodu, bo serwis, który przyjedzie, nie będzie mógł mieć części zamiennych, ale przecież to jest usługa. A autopomoc. Autopomoc. I proszę teraz o logiczne zrozumienie problemu. Która autopomoc przyjeżdża ze sklepem z częściami? No nie, przyjeżdża najczęściej, jeżeli poważniejsza jest awaria, odholowywuje takie auto do warsztatu i czekamy do poniedziałku. Tak jest teraz, tak będzie po wejściu w życie tej ustawy, ale ważne jest, żeby straszyć, żeby wprowadzać niepewność atmosferę wobec taką. Atmosferę, zagrożenia, niepewność wśród społeczeństwa. To, o czym pan przewodniczący powiedział, to się sprzedaje z jednej strony, z drugiej strony, jeżeli dojdziemy do tych kwestii sponsorowanych, no i ta
krew w artykułach, czyli będzie tragedia, nie kupimy, nie zrobimy, nie zdobędziemy, no to mamy poczytność. I myślę, że to te dwie kwestie napędzają tutaj te złe informacje. Automat do kawy, no. Jeżeli ustawa reguluje możliwość zatrudnienia pracownika w tym dniu, a w automacie do kawy nie mamy w ogóle czynnika ludzkiego w tym dniu, tak? Podchodzimy, wrzucamy pieniążek, wyskakuje nam czy bułeczka, czy batonik, czy kawa. Nie ma pracownika, który nas obsługuje, który dokonuje... Mówi się o tym, że trumny nie kupimy w niedzielę. Proszę Państwa, my zakłady pogrzebowe oczywiście wpiszemy do wyjątków, a więc nie obawiajmy się, chociaż tam też dochodzi do pewnej usługi. Przecież gastronomia będzie funkcjonowała. No właśnie, wiele... mówimy, czym innym jest usługa, czym innym jest handel. Nawet tak, to nawet miesza to... się, zaczyna się mieszać no pojęcie, ale specjalnie. My to widzimy, że to jest specjalna tendencja pokazać, że ustawa jest zła, niedoprecyzowana. A ja Państwu powiem jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Z czego to wynika? Mamy 26 lat wolnorynkowej gospodarki. Okazuje się, że w polskim prawie nie ma definicji pewnych. Podstawowych definicji. Nie ma definicji, co to jest, już nie wspomnę ostatnie, co to jest sklep internetowy, placówka handlowa, podstawowych, logistyka i tak dalej. My ją dopiero tworzymy. Dlaczego tego nie było? W Polsce właśnie tą dziedzinę handlu wolno Amerykance zostawiono. Dlaczego? Narzucały sposób właśnie funkcjonowania sieci handlowe, te zagraniczne narzucały, robiły w Polsce biznes, wyprowadzały w formie kosztów i to w świetle majestacie prawa zyski na zewnątrz i tak im było dobrze. Nikt się nie zajął do tej pory, żeby uregulować kwestie handlu i przy tej ustawie to wychodzi. Jak jest sytuacja, w jakim my jesteśmy punkcie w tej chwili, po 26 lat gospodarki wolnorynkowej. Pan przewodniczący wywołał potroszę temat, o który chciałem właśnie zapytać. Mamy jeszcze kilka minut czasu i chciałem tutaj do tematu związanego z handlem wrócić. Znaczy, panowie, jest w tej chwili już zawieszona ustawa o podatku handlowym. To znaczy na skutek decyzji Komisji Europejskiej, Polska tę decyzję zaskarży, no ale podatek można powiedzieć jest w tej chwili no martwą literą. Da się w ogóle to jakoś uregulować, podatek od handlu? No proszę Państwa, właśnie w czasie kampanii przedwyborczej PiS mówił, że opodatkuje hipermarkety i taka było przyzwolenie społeczne na to. Teraz się okazuje, że no, są jakieś instrumenty Komisji Europejskiej, które mówią, nie wolno w Polsce wprowadzić tego podatku, mimo że są kraje w Europie Zachodniej, jak na przykład Francja, gdzie podobny podatek funkcjonuje. I co jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, ja nie wiem, czy to nazwać hipokryzją Komisji Europejskiej, czy brakiem konsekwencji, przecież to Komisja Europejska w tej chwili wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. We Francji odbudowuje się małe sklepiki, właśnie wspierając je, a w Polsce nie wolno, bo spór jest o to, że Komisja Europejska stwierdziła, że ten podatek progresywny to jest wsparcie dla małych i średnich firm, a więc pomoc publiczna. Ja się z tym nie zgadzam, proszę Państwa. Nareszcie ktoś zaczął dbać o Polskę, o polskie firmy, o polskie banki. Jest repolonizacja polskich banków, jakby oddzielny temat, ale również dbać o polski kapitał w handlu. I ta ustawa miała właśnie do tego dokonać, ale zadziałały mechanizmy w Brukseli, które no niestety temu się przeciwstawiają. Panie redaktorze, na koniec powiem tak. No jest to duży lobbying. Tak jak w przypadku, mam na myśli tu sieci te międzynarodowe, które w Polsce no, robiły biznes bardzo w dobrych warunkach, bo przecież tania siła robocza do tej pory była. I ten lobbying zadziałał od strony Brukseli. Ale no, czytam w internecie,
że w tym lobbingu również brali udział politycy Platformy Obywatelskiej. To jest bardzo smutne. To jest działanie na szkodę państwa. Nie ma pieniędzy w budżecie, na służbę zdrowia brakuje. Chociażby są nowe wydatki 500+ i tak dalej. Nie tylko na szkodę państwa, na szkodę narodu polskiego, tak? Bo z tych pieniędzy miało być finansowane bardzo potrzebne dla narodu, dla obywateli rzeczy. I my musimy za wszelką cenę jedną i drugą kwestią przełamać tą dominującą pozycję lobbystów tego kapitału. Myślę, i tu musimy postawić kropkę. Panie redaktorze, ja myślę, że społeczeństwo polskie zaczyna to rozumieć, że przede wszystkim Polska dla Polaków, zadbajmy o swój interes, zacznijmy więcej zarabiać, zacznijmy inaczej żyć. I te środki, żeby zostawały w Polsce, żeby nakręcały koniunkturę gospodarczą. Nie dajmy się oszukiwać, bo sami pracownicy handlu tak do tej pory mówią, że zostali wykorzystywani. Zacznijmy dbać o swoje narodowe interesy. Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, naszymi gośćmi byli pan Alfred Bujara i Dariusz Paczuski z Solidarności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.